Panie profesorze, czy polski przemysł opakowaniowy jest rozwojowy, innowacyjny? Jak najbardziej. Jest to jedyna gałąź przemysłu, która w tych trudnych czasach trzyma się bardzo dobrze. Chcę powiedzieć, że wskazują na to określone działania, które są realizowane w tej branży. Pragnę podkreślić, że jest to jedna z niższych branż, gdzie istnieje pewna równowaga pomiędzy eksportem a importem, z niewielką przewagą importu na poziomie około 10-15%. Taką możliwością i prężnością działania sądzę, że nie może się pochwalić żadna inna branża polskiej gospodarki. Opakowania są różne, oczywiście z tworzyw sztucznych, ze szkła, z metalu, z drewna. Który z tych segmentów rozwija się w Polsce najdynamiczniej w tej chwili? Generalnie to trudno powiedzieć w sensie samych liczb. No, taki najbardziej prężny w tej chwili jest sektor związany z branżą tworzywową. Mam tu na myśli tworzywa sztuczne różnych kategorii. Ale trzeba pamiętać, że w zależności od kategorii, w zależności od zapotrzebowań są różne grupy. Taką grupą nadal tradycyjnie bardzo dużej ilości realizowaną są opakowania z papieru i tektury. Również pomimo tendencji spadkowej duży udział mają opakowania szklane, czyli arystokracja wśród opakowań, ponieważ one są najbardziej bezpieczne pod względem odporności na działanie różnego rodzaju zanieczyszczeń. Chcę podkreślić, że obecne opakowania szklane to już jest zupełnie inna generacja, o innych własnościach, o innych wytrzymałościach i oczywiście nie taka ciężka jak tradycyjne opakowania szklane, które były jeszcze przed kilku czy kilkunastu laty. Oprócz tego są również segmenty innych grup opakowań. Na rynku są również opakowania metalowe, tradycyjnie są opakowania wykonywane z drewna, z tym, że one są stosowane do różnych celów. Przemysł zbrojeniowy dalej gustuje właśnie w opakowaniach z drewna, które są tradycyjnie stosowane również na naszych różnych misjach, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Wspomniał Pan o w miarę wyrównanym saldzie, jeśli chodzi o import i eksport opakowań. W innych branżach jest to dużo gorzej. Co w takim razie przesądza o tym, że opakowania mogą się pochwalić tak dobrym rezultatem? Mnie się wydaje, że to dosyć interesujące, jak Pan zauważył, zjawisko wiąże się z tym, że no, nasze opakowania są bardzo interesujące. Zresztą tutaj są laureaci konkursu opakowań Pakstar i student Pakstar. One spełniają również nie tylko funkcje ochronne, bo to jest jedna z funkcji w tej chwili pełnionych przez opakowania, ale również inne funkcje. Na przykład funkcje reklamowe, mają bardzo ładny design i to wszystko przyciąga oczy klientów i tym samym pozwala na utrzymanie się zainteresowania ze strony klientów tą grupą, prawda, produktów. Nigdy nie jest jednak tak, że sukces jest dany raz na zawsze. Jakie w takim razie największe wyzwania w tej chwili stoją przed polskim przemysłem opakowaniowym? No, to jest prawda. Nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Ja tu cytuję swojego mistrza, profesora jeszcze z Politechniki Lwowskiej, któremu zawdzięczam swój start życiowy praktycznie, bo jestem kresowiakiem. On miał właśnie takie powiedzenie w chwilach sukcesu, mówił, że nie jest tak dobrze, a żeby nie mogło być lepiej. I ja sądzę, że te wyzwania, które stoją przed nami, dotyczą nie tylko sektora opakowaniowego, ale dotyczą również innych naszych branż, gałęzi przemysłowych. One się wiążą z niesamowicie dużą konkurencją, zwłaszcza ze strony nie tylko tradycyjnych, starych państw Unii Europejskiej, ale również tygrysów. Mam tu na myśli gospodarkę chińską, która nas na przykład w zdecydowany sposób przegoniła na bardzo chłonnym rynku rosyjskim. I tak samo wchodzi bardzo intensywnie do Europy. Chcę podkreślić, że wyroby chińskie, ale także innych państw z tego regionu charakteryzują się nie tylko
już dobrymi własnościami, ale również są zdecydowanie tańsze. I to jest ta przewaga, która ciągle rośnie. Natomiast naszą odpowiedzią na te wyzwania, które się pojawiają ciągle i będą się jeszcze większą intensywnością pojawiały, to przede wszystkim dobra jakość, odpowiedni design, no i oczywiście też sprawy związane z reklamą. Ostatnia rzecz. Po 1989 roku w Polsce zainwestowało bardzo wiele koncernów opakowaniowych. W zasadzie te firmy powstawały co roku w sporej ilości. Myśli Pan, że ten trend będzie zachowany w dalszym ciągu po 2012 roku? I czy to dla branży, którą oceniamy w sposób taki ogólny, jest dobrym rozwiązaniem, czy jednak ten napływ kapitału zagranicznego nie jest rzeczą tak najbardziej pożądaną? To znaczy, ja mam tutaj może takie tradycyjne spojrzenie. Bardzo dobrze, że kapitał napływa, ponieważ on również daje nowe rozwiązania, które nie zawsze u nas funkcjonowało. Natomiast w naszym interesie narodowym wydaje mi się, że winno być tak, jak to robią na przykład Niemcy, inne państwa starej Unii Europejskiej, wspieranie własnych przedsiębiorców, bo oni przecież tworzą postęp w naszym kraju, oni decydują o rozwoju, o sprawach podatkowych i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest dobrze? No oczywiście mamy gospodarkę otwartą, wolny przepływ towarów i usług zgodnie z zasadą Jacques'a Delors, ale we wszystkim uważam, że jest potrzebny odpowiedni rozsądek, tak ażeby nasi przedsiębiorcy, ponieważ to są czasami drobni przedsiębiorcy, mieli również szansę funkcjonowania na naszym rynku i z pełnymi sukcesami, co też do tej chwili się dzieje. Dziękuję.